Hej, tu Denis, witajcie ponownie na moim kanale. Zapraszam na krótką prezentację jednej z nowości, którą znajdziemy w dwóch systemach od Apple, a mianowicie w macOS Ventura dla Maców oraz iPadOS 16 dla iPadów, czyli funkcję Stage Managera. Lecimy! Partnerem tego odcinka jest MacPow, który produkuje legendarną już aplikację do czyszczenia naszych Maców. Na pewno o niej słyszeliście, czyli Clean My Mac. Za pomocą tej apki oczyścimy naszego Maca z najróżniejszego rodzaju śmieci, jak stare dokumenty, pozostałości po odinstalowanych programach. Wystarczy ją zainstalować, a potem z prostego menu możemy usuwać śmieci systemowe, zarządzać dużymi załącznikami z maila, opróżnić kosze wszystkich apek, mamy wbudowaną ochronę przed szkodliwymi programami oraz wirusami, optymalizację oraz konserwację Maca i wiele, wiele więcej. Nie trzeba się również tutaj za bardzo na tym wszystkim znać, bo program sugeruje wykonanie poszczególnych czynności za nas. Mamy na przykład Smart Scan, który wyszuka i wyczyści Maca z niepotrzebnych plików, sprawdzi zagrożenia oraz zwiększy wydajność naszego Maca. U mnie po takim pierwszym zwykłym skanowaniu znalazł aż 6 GB do usunięcia. Mój Mac na szczęście jest dobrze chroniony, więc tutaj w zakładce ochrona dostałem ocenę OK. W pasku menu mamy również szybkie podsumowanie naszego Maca, gdzie możemy podejrzeć, czy jest włączona ochrona, jakie jest aktualne wykorzystanie procesora, pamięci oraz sieci i kilka innych danych. Dodatkowo na Black Friday mają do 30% zniżki na swoje produkty, a jeśli jeszcze nie jesteście zdecydowani, to również jest dostępna darmowa wersja próbna programu. Link do promki znajdziecie w opisie pod filmem. Ale wracając do Stage Managera, czym jest? Zarówno w aktualizacji macOS Ventura, jak i iPadOS 16 dostaliśmy tą funkcję, gdzie na Macu można bardziej uporządkować swoją pracę i otwarte okna aplikacji. Sam Stage Manager nie jest jakoś specjalnie eksponowany i aby go używać, musimy na Macu wejść w pasku menu, centrum sterowania i kliknąć właśnie w ikonkę Stage Managera. Otwarte okna pogrupują się w specjalne menu po lewej stronie ekranu, gdzie zależnie od tego, czy mamy apkę pełnoekranową, to stosy będą się chować lub nie, jeżeli mamy otwarte mniejsze okna. Apki można grupować i można sobie stworzyć pulpit, czy może nazwę go space, z kilkoma apkami, aby potem przełączyć się na inny taki space z innymi aplikacjami. Osobiście od razu włączyłem tą funkcję, jak tylko zainstalowałem macOS Ventura i używam jej do dziś. Trochę daje mi to imitację, jakbym pracował na fizycznych rzeczach, fizycznych dokumentach przy biurku, a obok leżały jakieś inne dokumenty, które widzę oraz o nich pamiętam. Osobiście bardzo pasuje mi, jak Stage Manager działa na Macu i mimo, że w Macu jest dużo opcji zarządzania otwartymi apkami, jak właśnie Dock, Launcher, czy nowe pulpity oraz pokazywanie wszystkich otwartych okien naraz, to i tak polecam pobawić się Stage Managerem. Przechodząc do iPada, to tutaj Stage Manager jest jeszcze większą nowością, która dosyć mocno rozszerza multitasking na iPadzie, no bo do tej pory na iPadzie mogliśmy mieć otwarte dwie apki w Split View plus trzecią mini aplikację z prawej lub z lewej strony oraz ewentualnie odtwarzanie wideo w Picture in Picture, co wyglądało mniej więcej tak. Od iPadOS 16, a dokładniej to iPadOS 16.2, bo iPadOS 16 miał lekkie opóźnienie, na iPadzie również wylądował właśnie Stage Manager, ale zmienia on kompletnie, jak możemy używać iPada. Teraz możemy mieć otwartych wiele apek na pulpicie, podobnie jak na Macu czy Windowsie, a do tego zmieniać ich rozmiar, przesuwać i tak dalej. Mając nowsze iPady Pro z procesorem M2, możemy to samo również robić na zewnętrznym ekranie, jeśli taki podłączymy do iPada. Oczywiście w proporcjach podłączonego ekranu. Mój iPad niestety jest za stary i funkcji obsługi Stage Managera na dodatkowym ekranie niestety nie dostał. Może w końcu pora na wymianę. No dobra, poczekam jeszcze na Final Cut'a. Funkcja samego Stage Managera na iPadzie odpala się tak samo, czyli ściągając z rogu Control Center i klikając dokładnie taką samą ikonkę. Wtedy już przy aktualnie otwartej apce mamy taki wyrysowany narożnik, zachęcający do złapania i zmieniania rozmiaru apki. Po jego zmianie mamy tak samo jak na Macu po prawej otwartych kilka ostatnich apek, możemy się między nimi przełączać lub nawet nakładać kolejne apki do tego roboczego obszaru. W moim 11-calowym iPadzie Pro z 2018 roku są to maksymalnie 4 apki i próba dodania piątej kończy się tym, że inna, prawdopodobnie ta, która była najwcześniej używana, wypada do osobnego obszaru. Jeżeli mamy jakąś apkę na pełnym ekranie i chcemy zobaczyć Stage Managera, to wystarczy swipe z lewej krawędzi ekranu w prawo, by go pokazać. Na moim 11-calowym iPadzie trochę brakuje tego miejsca, by w pełni wykorzystać Stage Managera, ale podejrzewam, że na iPadzie Pro 12,9 cala plus podłączonym ekranie zewnętrznym,
robi się już całkiem ciekawie. Dajcie znać, co sądzicie o funkcji Stage Managera dla Maca oraz iPada. Tymczasem jeśli podobał Wam się ten film, to oczywiście dajcie pod nim łapę w górę, bo to bardzo pomaga na moim kanale. A jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz, to oczywiście zrób to teraz, wbij tego suba oraz kliknij dzwoneczek obok, aby nie przegapić nowych filmów, recenzji iPhone'ów, iPadów, Apple Watchy i tak dalej. I do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, hej!